Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Idziemy z Międzybrodzia Bialskiego. Tak. Na górę Żar, szlakiem czerwonym. Od razu nie polecam, bo stromizna, zobaczcie jak Mateusz. To będzie taki punkt odniesienia do stromizny. A ja po prostu zdycham, nie? Natomiast Mateusza poznacie nieco później. Słuchajcie, cały czas jest tak. O, żeby zobrazować. My idziemy. Ja oczywiście nic nie kręcę. Zagadamy. Wyszliśmy. Nie wiem ile żeśmy wyszli. 800 metrów. 800 metrów. Pod taką tą. I po prostu jak ktoś ma słabe serducho, to... to zawał gotowy. A covidowcom nie polecam. Zyskując rozpałkę, możecie to robić na dwojaki sposób. Możecie oczywiście zbierać to, co odchodzi. I to jest najlepsza rozpałeczka, jaka jest. To jest papirus, ale możecie delikatnie na przykład naciąć, tak żeby została spodnia warstwa. Widzicie, tutaj jest, tutaj jest wierzchnia warstwa, to jest to, a tu jest spodnia warstwa i tej brzozy nie krzywdzimy w sensu stricte, żeby ją uszkodzić czy coś, natomiast zbieramy sobie doskonałą, jak wiecie, rozpałkę. Popatrzcie, tak to wygląda. Została kora brzozy, została kora brzozy. Nic się jej nie dzieje. Ona się całkiem spokojnie zregeneruje, bo to nie jest młode drzewo, tylko to jest drzewo już starsze. Ono się spokojnie zregeneruje i bez żadnego problemu tak można pozyskać. Tutaj, bo się wywrócę. Tutaj Mateusz właśnie pozyskiwał sobie rozpałeczkę. Pięknie. I też jak widać, wszystko jest w najlepszym porządku. Słuchajcie Państwo, jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Tu mamy takie słupy wysokiego napięcia, jak widać. W burze bym tu nie polecał przesiadywać. Niemniej widoki są zacne z tego miejsca. My zmierzamy dokładnie tam, na górę Żar, tą drogą. Zaraz będziemy pić kawę, a tu przedstawię Wam, albo może nie jeszcze, jak zrobimy sobie spokojnie kawę, to przedstawię Wam człowieka, którego chcę Wam przedstawić, który chyba zbiera doświadczenia, mogę tak powiedzieć? Tak. Że zbierasz doświadczenia? Zbiera doświadczenia, bo Mateusz takich doświadczeń z takim bytowaniem na łonie natury nie miałeś. Jestem mieszczuchem. Mateusz jest mieszczuchem, dobra. Mateusz mówi, że jest mieszczuchem, wierzymy mu. A za chwilę daje radę. A za chwilę Wam go przedstawię. Dobrą praktyką jest, aby zabezpieczyć sobie kawę taśmą, dlatego że jak ją otworzycie, to po prostu później macie gotową taśmę, aby ją zamknąć. Proste. Dobrą praktyką jest, mając taką małą kuchenkę, aby na spód położyć drewna, zwłaszcza, że będziemy musieli zagotować dwa ekspresiki, bo jest nas dwóch. Dobrą praktyką jest, aby używać zapałek z dużą ilością siarki i długich, zwłaszcza w wietrzne dni. Jak widać, podpalanie naszej kuchenki nie szło aż tak fajnie, zwłaszcza, że wiał wiatr, ale na końcu udało się i szczęśliwie zaczęliśmy gotować nasz mały ekspresik z małą ilością wody, aby zrobić sobie kawę.
Słuchajcie, miejsce wyznaczone do palenia ognia, żeby nie było, jest PTTK, pewnie Bielsko-Biała, nie? Tu jest jakiś stoliczek, tu mamy syf, chlew, a my się będziemy uczyli rozpalać suche szczyty traw na początek. Poczymaj, teraz Ci pokażę jak. I cała tajemnica w rozpalaniu suchych szczytów traw tkwi w tym, żeby one były suche, nie? Bierzemy krzesiwo. Rozpalamy je, ale żeby one się nam zapaliły, muszą dostać powietrza, czyli musimy je po prostu przełożyć na drugą stronę. No i teraz Mateusz będzie próbował. Teraz to gasimy. Ustrojstwo, żeby nie było. Proszę. Możesz to zrobić Victorinoxem, jak chcesz. Masz naostrzony... naostrzyłem Ci ten. Wiesz co? To robię nie to mocno. Nie, ale nie tym. Nie. Złóż ostrze. Otwórz otwieracz do tego. I to, no i spróbuj sobie krzesnąć pierwsze. Nie tą stroną. I nie ten otwieracz. Drugi. Ten otwieracz. Ten, tak. Tak, no i dawaj. Spróbuj sobie pokrzesać. Pierwsze, czy dasz radę. Mocno. Ja Ci naostrzyłem, nie? O, i przekładaj teraz na drugą stronę. Dzień dobry. O, i widzicie, jak się przełoży, to pięknie. Sukces. No, tylko nie zagaszaj tego ognia. Musi być cały czas dostęp tlenu, widzisz? Nie będziesz miał dostępu tlenu, to będziesz miał gówno z ogniska. A? Panie. No to teraz idziemy po następną rozpałkę. Następną rozpałką, którą schowałem gdzieś. Nawet wiem gdzie, w moich papierosach oczywiście, to jest kora brzozy, którą pozyskiwaliśmy specjalnie w tym celu, aby się nauczyć rozpalać nią ognia. I zrobimy to tutaj. Proszę bardzo, tu masz korę brzozy. Tej swojej na razie nie dawaj. Okej. Na razie ją schowaj. Czy nie jest za wietrznie na to? Nie jest za wietrznie, próbuj. Najwyżej moim nożem spróbujesz. A, nie. Poczymaj. Popatrz. Bierzesz sobie korę brzozy, proszę pana, bo ja ci tego nie powiedziałem. Ona tutaj ma... Możesz rozpalić tą skórkę oczywiście. Nie? Bo to jest pergamin tak naprawdę. Mhm. I mając taki pergamin, przykładasz, wystarczy przyłożyć krzesiwo. O. I już, nie? That's it. Ale można zrobić też coś takiego, to uratujemy, żebyś mógł poćwiczyć. Można zrobić też coś takiego, że jak masz taką skórkę, w tą stronę się jej odchodzi kora, nie? No i robisz sobie pergamin w tą stronę, w którą odchodzi kora. I tutaj cały jest ambaras w tym, aby teraz przyłożyć sobie, tu ją łamiesz albo nacinasz. Można naciąć, żeby ona ci się nie składała i rozpalasz. W tej chwili widzisz, to się złożyło, a to się nie złożyło. Dobra. No i teraz proszę bardzo, możesz wykorzystać sobie mój nóż, możesz wykorzystać swój scyzoryk, co wolisz. I próbuj drugie podejście. Nie tą stroną, bo ci się złoży. Musisz sobie bardziej, wiesz, poukładać, nie? Spokojnie opanuję to. No nie, że opanujesz.
wszyscy opanowują. Jest. Mamy to, Zagasiłeś, zagasiłeś. Teraz ci się nie chwyci, bo teraz ci się nie chwyci. Musisz mieć mniejsze wiórki. Ja swoje wiórki wyciągnę. Wyciągnij swoje wiórki. Tu jeszcze ja ci dorobię takich, o widzisz. Tu możesz sobie zeskrobać, bo masz ładny kawałek kory. Tu to sobie damy na drugi raz, odłożymy. Tu też se możesz zeskrobać, bo tak ci się nie chwyci. Ale to jest cienkie. Tak? No to dobra, no to próbuj. Pergamin. To próbuj w takim razie. Słuchajcie, nie jest to takie łatwe. Ale nie się jest uda. To takie łatwe. O, było. Jest, 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 pali się, popatrz. Tylko teraz, teraz daj mu tlenu, daj mu tlenu. I teraz jak chcesz, to tylko wrzucaj na górę, nie? Mhm. Udało się? Udało się. Brawo. Sukces! Mamy kawę. Siedzimy przy tych takich tych słupach wysokiego napięcia. Wszystkiego najlepszego. Łapiemy covidy. A teraz mogę Mateusza przedstawić. Mateusz to jest mój zięć. Dzień dobry, witam. Mąż mojej córki. Także możecie Mateusza poznać. Zobaczycie, czy Mateusz się zaraził bakcylem. Czy przeżyje. Czy przeżyje. I czy się będzie dalej uczył, czy się nie będzie uczył. No sami sobie zobaczycie, jak będziecie śledzili kanał. Pozdrawiam. Pozdrowiam. Słuchajcie, Mateusz testuje Salomona. Model, nie wiem, jaki to jest. Już ci powiem. Gdzieś to tu pisze. X Ultra. Salomon, czyli Adidas. Bo Adidas wykupił Salomona. No i co? No jestem zadowolony. Nie były tanie, bo 550 zł, ale wydaje mi się, że jak na buty takie do lasu, to jest elegancko. To jest elegancko. Nie wiem, czy na zimę, bo są bardzo niskie. Nie, na zimę to raczej nie. Ale już do rzeki w nich wpadłem, także wiem, ale że są mają wodoodporne. Mają Gore-Tex, czy nie mają Gore-Tex? Mają Gore-Tex. Mają Gore-Tex. Tak. Czyli są wodoodporne generalnie. Tak. Mhm. Jestem zadowolony. Polecam. No fajne buciki, widzicie. Leciutkie. Jak ktoś będzie, że tak powiem, chciał Mateuszowi zapłacić za reklamę Salomona, to oczywiście zapraszam, będziemy w kontakcie. I mam jeszcze kuchnię do remontu, jak ktoś by preferował. I możesz to robić w różny sposób. Możesz odłamywać od góry, od tych najcieńszych patyczków. I tym rozpalać. Jako na pierwszy rzut i układasz je sobie na stosiku. Drugi stosik robisz sobie z grubszych gałązek, bo masz kolejną gałąź, kolejną odnogę. I dopiero jak to ci się zacznie palić i to ci się zapali, to dajesz kolejną, czyli trzecią odnogę. Druga zasada jest taka, że i musisz mieć nazbierane tego przynajmniej takiego suszu, przynajmniej garść, żeby położyć na to, co rozpalisz krzesiwem, nie? Drugą garść następnego, nie? Kolejna zasada jest taka, jeżeli tworzysz ognisko, jakiekolwiek ognisko i chcesz go poprawnie rozpalić i pada deszcz, to popatrz. Tutaj masz drewno. Tak jak będziesz, musisz tak filmować. Tutaj masz drewno, nie? Mhm. To drewno dotyka ziemi. Czyli nie da rady. Czyli, no nie, czyli jest mokre. Ale to nie dotyka ziemi, więc pozyskujesz ten kawałek, ten odcinek, ale
nawet jeżeli ta gałąź dotyka ziemi i jest obfity deszcz, no to tu będzie spływać woda, ale pomimo tego w tym jakaś wilgoć będzie. Więc jeżeli chcesz sobie stworzyć i pozyskać drewno, to zawsze taka dusza drewna jest w środku. I w środku możesz mieć drewno suche, na zewnątrz możesz mieć drewno mokre, a w środku możesz mieć drewno suche. I jak się sprawdza teraz, czy drewno jest suche, czy mokre? Przykładasz je do ust. Jeżeli masz suche, to możesz palić. Jeżeli masz jakąkolwiek wilgoć, to nie możesz palić. No i to jest cała tajemnica robienia ogniska. Wyruszyliśmy dalej. Idziemy dalej szlakiem czerwonym, posileni kawą, jakimiś wspólnymi ćwiczeniami. Idziemy w dalszym ciągu, aż się boję, pod taką stromiznę fajną. Spokojnie, teraz jest luźno. Teraz jest luźno i będziemy wchodzić na żar. Jako że ćwiczymy dalej, znaczy będziemy ćwiczyć dalej, to pozyskaliśmy sobie trochę żywicy, żeby nauczyć się też rozpalania żywicy krzesiwem. I teraz pozyskamy tak zwane smolne szczapy, co wam jest znane, Mateuszowi jeszcze nie. Przy samym pniu, o tak. Oczywiście, aby pozyskać smolne szczapy, to nie muszę wam mówić, ale chciałbym powiedzieć Mateuszowi, trzeba się upewnić, że gałąź, którą obcinamy, jest w pełni martwa. Nie zrobimy drzewu krzywdy i zobaczmy sobie, co nam się udało pozyskać. Ja wyostrzę trochę, ok, jest trochę smoły. Jeszcze jedną. Mamy trochę smoły? Trochę mamy. Wystarczy. Słuchajcie, stromizna naprawdę mega, ale wychodzimy na górę Żar. Tu jest całoroczny obiekt, tor saneczkowy. Popatrzcie, jak fajnie stromo. Nam się uda zobaczyć zachód słońca, zobaczymy. Taki widoczek jest z Żaru. Dla nieśmiałych informuję, iż można wjechać tutaj samochodem i napić się browara. Tutaj jest żywą reklamą browarów na górze, a dla tych, którzy chcą to zapraszam na pierwsze wędrówki. Słuchajcie, tu macie za Mateuszem w końce, które zachodzi właśnie. Nocny obchód i jak to? Wieczór męski, tak? Wieczór męski, tak. Pozdrawiamy nasze małżonki, szanowni. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał wam kawałka zejścia, aczkolwiek jak Mateusz mówi, nie obrazuje to tej stromizny, prawda, którą schodziliśmy. Nie. To niestety telefon nie jest w stanie oddać tego, co przeżywaliśmy. W każdym razie była rozmowa o butach tutaj i doszliśmy do wniosku, że jak ma pracować kostka i które buty lepiej trzymają kostkę, a które nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Moi drodzy, rejestrujemy dla Was zejście do domku, w którego posiadaniu są dzieci, czyli Mateusz i Merta. Idziemy tutaj na nocleg, będziemy nocowali i będziemy, mam nadzieję, dobrze się, znaczy mam nadzieję, myśmy się dobrze bawili, bo generalnie składamy ten film z Mateuszem już po naszej zabawie. Dobrze, żeśmy się bawili, Mateusz? Oczywiście. No i teraz pokażemy Wam całą resztę. Tutaj widok z tarasu, z domku. Tak się będziemy budzić, bo tutaj mamy, jak widać, wejście do domku. W połowie domku mamy nawet prąd, ale mamy też latarki. No i jak przełączymy bezpiecznik, to możemy wybierać, która połowa domu. Poważnie? No bezpiecznik się jeden spali. Możemy zawadować bezpiecznik. A tam byliśmy. Tam są te słupy, które mamy, w których widzimy kawę. A tam powyżej byliśmy. Czyli przeszliśmy od jeziora taki śmieczek. Troszkę naokoło. Oto nasz grill. Grill jest wielki, jak widzicie. Próbujemy go rozpalić za pomocą pozyskanych wcześniej smolnych szczapek. Co nam się na końcu udaje. I oczywiście będziemy przystępowali do dalszego etapu naszych ćwiczeń wspólnych z Mateuszem.
Mateusz pierwszy raz bawi się krzesiwem tradycyjnym. Zobaczymy, jak to Mateuszowi pójdzie. Mamy kawałek krzemienia, zwęgloną bawełnę i oczywiście rzeczone krzesiwo. No i dawaj. Okej, okay, jak mi się to zapali, to gdzie to dać? Spokojnie, wtedy powiem. Nie zapali ci się. Czekaj, czekaj. Bardziej sobie chwyć tu. O, o, o. Tak, tak żeby ci iskry leciało. No, masz. Dobra, dobra, dobra. Daj krzemień. Spokojnie, powolutku. Krzemień, krzesiwo. Weź sobie to, co masz tutaj. Włóż sobie to do tego i rozwij. Nie, nie. Musisz bardziej. O tak. Długie dmuchy, tak jak cię uczyłem. Jest. Bum szakalaka. Brawo, udało się. Jestem zwycięzcą. Tak jest. Leżać. Tak, żeby ci nie doszło. Dość, 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 dość. Mhm. Żebyś nie uderzył w kamień, nie? Mhm. No i dawaj dalej. Pięknie. Trudne chyba nie, nie? Nie, każdy to opanuje. Każdy to opanuje. Znaczy zależy też od dawki alkoholu. Bo... tak. Bo to też jest istotne. Raczej jeżeli chodzi o nóż, to alkohol jak najdalej. I super. Mamy przebatonowane drewienko, a tu nam się gotuje woda na herbatkę. Tutaj mieliśmy porównywać dwie latarki, Petzla Tike i Armyteka Elf C02, ale jak widzicie, nie wyszło to na tyle profesjonalnie, żebyśmy mogli puścić to w eter, więc pozostawimy sobie to na raz następny. Wy możecie zobaczyć nasz mało profesjonalny wykład i nasz mało profesjonalny pokaz dwóch latarek. Słuchajcie, to jest niesamowite uczucie, jak tutaj nam się robi jedzenie. O. Boczek w kapturkach. Tam w oddali faluje nam jezioro. Wieje wiatr dość mocno. Gdzieś obok jakaś muzyka leci. Tu mamy zebrane drewienko, znaczy dzieci mają. Tutaj jest wyznaczone miejsce na palenisko.
pieśniaczki. No i łódeczka, którą ostatnio Mateusz właśnie kończył składać. Tutaj jak widzicie miecz tej łódeczki uległ zniszczeniu i Mateusz go łatał żywicą epoksydową. No a tam już mamy kamienne schody. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie wywalić. No i tu już mamy pełną toń jeziora Żywieckiego. Pięknie, prawda? Witajcie, udało nam się wstać. W nocy bardzo mocno wiało i był silny deszcz. Nad ranem grzmiało tutaj. Natomiast to, co widzimy, oczywiście jest późno, bo nie jest godzina piąta, tylko jest godzina, wiecie, ale to, co widzimy, jak wstaniemy, to rekompensuje wszystko. Już wam pokażę. Mateusz jeszcze śpi, nie będę go budził. Ja zapaliłem ognisko na takiej mokrej platformie, bo nam to wczoraj zalało. Mateusz poszedł łowić, zaraz go tam podejrzymy. Słuchajcie, moi drodzy, dziękujemy, że byliście z nami. Wasze zdrowie pyszną kowbojską kawą i myślę, że będziemy robili częściej relacje z tego miejsca, nie, Mateusz? No, jest pod ręką. Dobra, zostańcie w duchu, zapraszam do lasu.